Witam Państwa na moim kanale Nowe Spojrzenie. Proszę Państwa, lada chwila będziemy mieli nowego premiera. Szefem rządu zostanie Donald Tusk. I chciałbym Państwu powiedzieć, że premier Donald Tusk czyta i lubi twórczość Emila Ciorana. Dowiedziałem się o tym na początku 2019 roku. Wtedy swoją prezydencję w Unii Europejskiej zaczynała Rumunia. I w trakcie uroczystości inauguracyjnych w rumuńskim Ateneum w Bukareszcie, Donald Tusk, wtedy jako szef Rady Europejskiej, wygłosił całe swoje przemówienie po rumuńsku i wspomniał właśnie wtedy o Emilu Cioranie. Byłem wtedy tak tym przejęty, że napisałem na Facebooku do Mariusza Szczygła, znanego pisarza i reportażysty. No bo wiedziałem, że on też czyta i lubi Ciorana. I może tutaj zacytuję Państwu, co napisałem do pana Mariusza Szczygła. Panie Mariuszu, z wielkim podnieceniem spieszę pana poinformować o wystąpieniu polityka, które mnie bardzo miło zaskoczyło. Otóż Tusk wspomniał o Emilu Cioranie. Tak, tak, tym naszym ukochanym Cioranie. O nie miałem. Pewnie chciał przypodobać się Rumunom, ale nie zmienia to faktu, że było to przepiękne wystąpienie, w dodatku wygłoszone po rumuńsku. No i pan Mariusz szczegół miło mi odpisał i dopytywał o szczegóły tego wystąpienia, więc postanowiłem zgłębić temat, no i teraz Państwu powiem trochę więcej o związkach Donalda Tuska z naszym ulubionym myślicielem. W swoim przemówieniu w Bukareszcie Donald Tusk mówił tak. Rumunia ma moc fascynowania i oczarowywania. Pierwszym samochodem w naszej rodzinie była szara dacia 1300 mojego teścia. Co ciekawe, dzisiaj teść mojego syna również jeździ Dacią Duster. Jednak dla mnie rumuńskie samochody były mniej fascynujące niż rumuńscy intelektualiści i osobistości sportowe. Mircea Eliade, którego cytowałem wcześniej, Emil Cioran, Dadaista Tristan Zara, Eugen Jonesko, wszyscy oni są bohaterami mojej wyobraźni. No i Tusk w swoim wystąpieniu później zaapelował też do wszystkich Rumunów, aby bronili w kraju i w Europie podstaw naszej cywilizacji politycznej, wolności, integralności, prawdy w życiu publicznym, praworządności i konstytucji. I proszę Państwa, ja dotarłem do wiadomości z rumuńskiego portalu, który właśnie opisał to przemówienie Tuska. Był zachwycony, że, że Donald Tusk mówił po rumuńsku. I ten portal napisał tak: W swoim przemówieniu, które zachwyciło Rumunię, wygłoszonym w czwartkowy wieczór w Ateneum, przewodniczący Rady Europy odniósł się także do Emila Ciorana. Międzywojenny rumuński filozof, który wyjechał do Francji, znalazł się w gronie ulubionych rumuńskich intelektualistów Donalda Tuska. I portal pyta, czy Emil Cioran byłby fanem Tuska, Junkera, Europy w jej obecnym kształcie? Trudno oszacować, pisze portal rumuński, ale zaraz dodaje, Mamy jednak część opinii Ciorana z opublikowanego w 1956 roku eseju o cywilizacji. Który jest częścią książki pod tytułem Epokusa Istnienia. W tym tekście Emil Cioran ubolewał nad Europą, obawiając się, że zostanie pochłonięta przez barbarzyńców. Portal wyjaśnia, że wtedy za barbarzyńców uważano Rosjan, a dziś na Starym Kontynencie o ten tytuł rywalizuje kilku barbarzyńców. No, i portal opublikował właśnie ten fragment z pokusy istnienia. Ja to Państwu przeczytam na język polski. Przełożył to Krzysztof Jarosz. I oto ten fragment. Nawet gdybym nigdy nie przeczuwał istnienia nieodwracalnego, rzut oka na Europę wystarczyłby, by mnie przyprawić o drżenie. Chroniąc mnie przed tym, co nieokreślone, usprawiedliwia ona, podtrzymuje moją trwogę pochlebiając jej zarazem, spełniając względem mnie funkcję w medytacji mnicha przypisaną trupowi. Filip II, leżąc na łożu śmierci, wezwał swego syna i oświadczył mu Oto, gdzie kończy się wszystko, również monarchia. Przyłożu tej Europy, nie wiedzieć, jaki głos ostrzega mnie, oto, gdzie kończy się wszystko, również cywilizacja. Czemu służy polemika z nicością? Czas, abyśmy się ocknęli, zatriumfowali nad fascynacją tym, co najgorsze. Wszystko nie jest stracone. Pozostają jeszcze barbarzyńcy. Skąd się właniają? To nieistotne. Póki co wiedzmy, że ich wymarsz nastąpi niebawem, że przygotowując się do świętowania naszej ruiny, przemyśliwują jednocześnie nad sposobami naszej naprawy, nad tym, jak położyć kres naszym bezpłodnym rozważaniom. Naszemu wielosłowiu, upokarzając nas, depcząc, przekażą nam dostatecznie dużo energii, by pomóc nam umrzeć lub odrodzić się. Niech przybywają chłostać naszą bladość, napełnić wigorem nasze cienie, niech dostarczą nam soków żywotnych, które z nas uszły, zwiędnięci, wykrwawieni, nie możemy przeciwstawić się naszemu przeznaczeniu. Umierający nie wchodzą w koalicję ani się nie buntują. Jak można liczyć na przebudzenie, na złość Europy? Jej los, a nawet jej bunty, decydują się gdzie indziej. Znużona trwaniem, dalszą rozmową z sobą samą, jest pustką, w którą runą niebawem stepy. Inna pustka, nowa pustka. No, i proszę państwa, tak, teraz wielu z państwa może pomyśleć, że Tusk z Kurtu Azji wspomniał o Emilu Cioranie i że raczej go nie czyta, ale ja dotarłem do fragmentów autobiografii Donalda Tuska pod tytułem Szczerze. No i ten fragment przekonuje mnie, że Donald Tusk jednak rzeczywiście czyta Ciorana i lubi go. Bo już na samym początku tej autobiografii tutaj jeszcze raz podkreślę pod tytułem Szczerze Tusk przywołuje cytat Emila Ciorana. Taki oto cytat: Moja wizja przyszłości jest tak precyzyjna, że gdybym miał dzieci, udusiłbym je natychmiast. No a później Donald Tusk pisze, że w literaturze pociągają mnie smutek, depresja, przemijanie. Stąd do swoich ulubionych autorów Donald Tusk zalicza właśnie Emila Ciorana, którego uważa za mistrza depresji i pesymizmu. Zatem, proszę państwa, widzimy, że mamy polityka, który zaznajomiony jest z myślą Ciorana, i wydaje mi się, że to pomaga później w zmaganiu się z różnymi problemami politycznymi, nie tylko. A jak wiemy, te problemy we współczesnym świecie się mnożą. W ostatnich latach mieliśmy aż nadmiar dowodów na to. Więc, no dobrze, że będziemy mieli tutaj premiera tak oczytanego. I zaznajomionego z myślą Ciorana. Chyba nie będzie tak naiwnym e, politykiem w związku z tym. E, I może na koniec zacytuję samego Emila Ciorana, e, to co mówił o politykach. E, politycy powinni czytać filozofów. W starożytności politycy byli filozofami, przekształcić jakieś dzieło w problem. Mitterrand nie czytuje filozofów. Jest literatem. To człowiek dość cyniczny, bez głębokich przekonań. François Mitterrand nie jest człowiekiem lewicy, to były prawicowiec, ale jest zręczny, sceptyczny, zmienny jak kameleon, w zależności od sytuacji, żyje chwilą, teraźniejszością. François Mitterrand jest człowiekiem kulturalnym. Jako jedyny spośród polityków wspólnoty europejskiej interesuje się osobiście pisarzami. Nieskończenie wolę kogoś w rodzaju François Mitterranda, zmieniającego poglądy, od ideologa. Katastrofy w historii wywołują ludzie o zbyt silnych przekonaniach, trzeba umieć ustępować. Przywódca państwa powinien mieć przekonania giętkie. François Mitterrand nie jest człowiekiem idei. Dla niego liczy się tylko sytuacja, wszystko jest empirią. Bystrość uniemożliwia posiadanie przekonań, które mogą być niebezpieczne, prowadzić do fanatyzmu. Ja tutaj przypomnę młodszym moim słuchaczom, że François Mitterrand to był prezydent Francji w latach 80., taka znacząca postać na arenie tutaj europejskiej, i właśnie omawiał Cioran właśnie François Mitterranda. A więc widzimy, że mamy premiera, który lubi Ciorana i to jest dla, dla fanów mojego kanału chyba dobra wiadomość. Dziękuję za dzisiaj. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. Dziękuję.